Cześć, tu Unax. Moi drodzy, zmieniam sposób tworzenia recek telefonów. Nie chcę iść w recytowanie specyfikacji, bo ją macie dostępną praktycznie wszędzie. Będę ją przemycał, o niej mówił oraz ewentualnie wyświetlał na ekranie, ale mocniej jednak skupię się na swoich wrażeniach i przydatnych spostrzeżeniach po praktycznym teście. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Cena tego telefonu? Wersja 8256, która jest obecnie tylko dostępna, to koszt 3199 zł. Wybranej wersji czarnej lub zielonej. Na końcu kilka słów powiem o tej cenie. Na pewno trzeba powiedzieć o zestawie, którego skład wchodzi etui, kabel i ładowarka o mocy 100 W. Sam telefon z przodu pokryty jest szkłem Kunlun Glass, wcześniej stosowany w flagowych modelach z serii Mate i P. Oczywiście, jak mnie pamięć nie myli. Po drop testach obserwowanych na internecie muszę stwierdzić, że jest to godny konkurent dla szkła Gorilla Glass Victus 2. Testy jasno pokazują, że Kunlun potrafi przetrwać więcej niż Gorilla, co jest dla mnie naprawdę bardzo ciekawe, bo zawsze uważałem, że to jednak Gorilla Glass przoduje. No ale to pewnie zależy od danego upadku i tym podobnie, co nie zmienia faktu, że jest to raczej mocne szkło. Ekran ma 6,78 cala, jest to OLED Full HD+, max odświeżania to 120 Hz, powoduje to, że przewijanie jest naprawdę płynne, fajnie te animacje wszystkie to dopełniają. Ekran jest zaokrąglony po bokach, nie każdy musi to lubić, jak dla mnie to polepsza troszkę chwyt. Na tyle rzuca się w oczy wegańska, wzorzysta skóra, jej tekstura jest miła w dotyku, a te wzory powodują, że telefon trzyma się troszkę pewniej, choć większość i tak ładuje go w case'a, co zmieni całkowicie to postrzeganie. Ten od producenta nie przykrywa wielkiej wyspy z aparatami, nie w pełni, ale ogólnie patrząc na ten telefon oceniam ten wygląd na plus, bo nie jest to kolejny nudny pod tym kątem produkt. Ramki są symetryczne, całość sprawia wrażenie produktu z wyższej półki, jedynie ten rozmiar. Ja preferuję znacznie mniejsze smartfony, które w moim przypadku byłbym w stanie komfortowo użytkować jedną ręką. Huawei informuje, że przyciemnianie PWM o wysokiej częstotliwości 1440 Hz zapewni komfort dla oczu w zróżnicowanych warunkach oświetlenia. W skrócie o co chodzi? Niskie częstotliwości PWM wpływają źle na nasze samopoczucie w kontekście zmęczenia, bólu głowy, oczu, bo ekran miga z niską częstotliwością, a gdy częstotliwość jest wysoka, oko odbiera to w taki sposób, jakby światło świeciło non-stop. Mam nadzieję, że niczego nie przekręciłem. Z przodu w tym podwójnym wcięciu znajduje się zestaw składający się z obiektywu ultra szerokokątnego z matrycą 60 megapikseli, nagrywanie max w 4K oraz 8 megapikseli do zbliżeń, bo tak można przy tym aparacie regulować zoom cyfrowy max 5-krotny. Dwukrotny jest optyczny. Jeśli te oczka Was denerwują, to można włączyć tryb zakrywający, wtedy ten kawałek górnego ekranu jest podświetlany na czarno, co nie wygląda zbyt estetycznie. Tryb zawsze na ekranie lub jak kto woli Always on Display jest dostępny i w pełni konfigurowalny. Nie dokopałem się do info o maksymalnej jasności, a szkoda, bo wydaje mi się, że to nie jest topowo jasny ekran, lecz w pełnym słońcu nie miałem problemu, aby odczytywać z niego niezbędne info. A tył? Aparat 50 megapikseli oraz ultra szerokokątny, jednocześnie do makro 8 megapikseli. Minimalna odległość ostrzenia to 2 cm. Stabilizacja i zoom jest cyfrowy, szkoda, zabrakło mi tutaj jednak tego optycznego. Efekty możecie podziwiać sami, oczywiście max nagrywanie to 4K, zdjęcia w dzień wychodzą naprawdę szczegółowo, wygodnie się nim pstryka, nie bawię się zwykle w ustawienia pro, które tutaj są, bo już ta podstawa domyślnie mnie satysfakcjonuje, nie jestem jakimś tam orłem w kwestii tych technikaliów w aspekcie foto, więc jeżeli chodzi o efekty, no to możecie podziwiać bardzo takie amatorskie. No a jeżeli chodzi o noc, to zresztą też widzicie, fajnie sobie radzi, jeżeli używamy trybu nocnego, bo gdy przyłączymy się na ten zwykły tryb, no to już takiego szału nie ma. Full HD, przybliżamy 6-krotnie i stabilizacja cyfrowa sobie coś tam radzi. Ale schodzimy z tego. No ale szybciej będzie ten, szerokokątnie. Dalej Full HD, bez biegania żadnego. Czas na 4K, gdzie szeroki kąt wygląda w taki sposób. Schodzimy do jedynki. I 6-krotnie również stabilizacja cyfrowa, jak widać. Dobra, to jest 0,8 i zobaczcie, przybliżam na optyczne 2 i kolory, zobaczcie jak kolory tutaj już się zmieniły. No jest też 5 razy, to jest moje oko. I możemy na szeroki się przełączyć, ale kolorki widzicie całkiem inaczej to wyglądają. Oczywiście to jest 4K i tak też brzmi w takim nagraniu z przedniej kamery. Thank you.
kolejnych informacji, jest dual SIM, także używanie dwóch kart w formie fizycznej jest możliwe. Jednak zwykłą kartę microSD do tego telefonu nie wpakujemy. USB 2.0, niestety Huawei ze swoim modelem nie poszedł wyższą przepustowość, co może nie jest jakimś problemem, ale warto, aby za tak wysoką ceną szły nowoczesne rozwiązania, no bo nie chcę takiej sytuacji, w której przyjdzie nam płacić, no właśnie za co, za jakieś archaiczne technologie. Jest NFC i blokada ekranu czytnikiem linii papilarnych, do którego nie mam zarzutu, no może poza jego umiejscowieniem, bo jest dla mnie zdecydowanie za nisko. Do głośników stereo już mam lekkie ale, no bo nie mają one praktycznie basu, za to ta maksymalna głośność jest do zaakceptowania, no ale kto w tych czasach słucha na głośniku muzyki? Raczej słuchamy na słuchawkach, no i jeżeli chodzi o to, no to tylko posłuchamy na tych bezprzewodowych, bo jacka 3,5 mm oczywiście tutaj nie ma. Może kilka słów o baterii, bo jest to ogniwo 4,5 tysiąca mAh z szybkim 100-watowym ładowaniem, jedynie przewodowym. Producent informuje, że 15 minut doładuje nam telefon od 3 do 50%, a w 20 minut osiągniemy 100%. Sprawdziłem ze stoperem w ręce i ładowanie bez trybu turbo pozwoliło w 20 minut osiągnąć 59%, ale gdy tylko włączyłem tryb turbo, należy przycisnąć bąbel przy ładowaniu, to niecałe kolejne 10 minut dało już 100%, więc te deklaracje są jak najbardziej realne. A jak z pracą na jednym ładowaniu? Przy scenariuszu, jaki był w moim przypadku, czyli dużo grzebania, zdjęcia, filmy, dawało mi to takie 2 dni pracy. SOT w tym przypadku wynosił przy 50% poboru energii niecałe 4 godziny i to było oglądanie YouTube'a, kilka połączeń, przeglądanie neta czy robienie fotek do testu. Nie jest źle, jest nawet bardzo dobrze. Sobie wypada kwestia procka, bo jest to średnia półka Qualcomm Snapdragon 778G 4G. W tej cenie wymagałbym przynajmniej modułu 5G i eSIM-a, czego tutaj nie doświadczymy. Na wydajność nie narzekałem, w codziennym użytkowaniu raczej radził sobie dobrze, czasem te mini ściny się pojawiały, ale bardziej w kontekście tego użytkowania, zaraz o tym będę mówił, takiego pomostu dotyczącego usług Google, których tutaj nie ma. W grach może być różnie, bo procek graficzny może tutaj nie uciągnąć na wysokiej jakości czy FPS-ach tych mocniej wymagających gier. Jest to jednostka raczej dla średnio wymagających ludzi. Jak wiecie, Huawei nie oferuje usług Google. Dodam tylko, że pracuje pod nakładką MUI 13, do której zarzutu nie mam w ogóle, bo naprawdę jest ona przemyślana, wszystko znajduje się w odpowiednim miejscu, wyszukiwanie tych wszystkich informacji jest naprawdę wygodne. No ale musimy poruszać się w odrębie sklepu App Gallery, w którym są apki przepisane pod Huawei lub zamienniki tych od Google. Ewentualnie możecie skorzystać z apki G-Space lub innej, zaraz o niej również powiem, która oferuje możliwość w cudzysłowie instalacji niektórych aplikacji od Google. Mówię w cudzysłowie, bo jest to tylko taki pomost, o którym chwilę temu mówiłem, bo usługi Google nadal tutaj nie są dostępne. No nie podoba mi się na pewno w tej apce G-Space, że oferuje ona reklamy, które wyskakują, gdy chcę uruchomić googlowską apkę. Pamiętam, że tego wcześniej nie było. Teraz same uruchomienie dalej nie trwa zbyt długo, ale natrętne reklamy, które każą czekać kilka sekund, to przedłużają i no wygody w tym nie ma żadnej, bo oczywiście można je wyłączyć, jest na to taka szansa, ale musimy zapłacić subskrypcję, która usunie nam te reklamy. No strasznie mi się ten model nie podoba, nie są to zarzuty w stronę Huawei, bo nie jest ich to autorska apka, ale w to miejsce wchodzi inna, czyli Gbox, która takich reklam jeszcze nie ma. Jednak nadal są w jednej i w drugiej ograniczenia, nie jesteśmy w stanie zainstalować każdej apki ze sklepu Google, gdyż wyskakuje błąd, także dalej jest to ograniczona możliwość wykorzystywania usług, a raczej aplikacji na tym modelu telefonu. Podsumowując, sam system jest niczego sobie, wszystko jest przejrzyste, używa się ten telefon naprawdę przyjemnie, działa szybko, jakość zdjęć, sama bateria, to wszystko przekłada się na dobry telefon, prawie kompletny, bo jednak brak usług Google dla mnie, no ja nie jestem w stanie przeżyć, strasznie mi to ciąży. Mam nadzieję, że ten ban dla Huawei kiedyś się zakończy i wróci do żywych, bo naprawdę fajne mają rozwiązania, fajne sprzęty produkują, aczkolwiek są ograniczeni, a niestety nam konsumentom to kompletnie nie jest na rękę, bo jednak fajnie mieć na rynku kilka producentów, którzy troszkę tutaj walczą o konsumenta, a raczej Huawei, przynajmniej w mojej opinii, bez usług, no nie powalczy, znaczy nie na taką skalę, gdyby te usługi jednak miał, bo jesteśmy do nich naprawdę bardzo przyzwyczajeni i się nam nie dziwię. Czy dałbym tyle za ten telefon? No, biorąc pod uwagę to, co chwilę temu powiedziałem, no niestety nie. Czy wy byście dali? Dajcie znać w komentarzach, jestem do waszej dyspozycji, a tymczasem trzymajcie się.